Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale odnośnie właśnie tego, czym jest dziedzictwo? Zaczyna się tutaj ta myśl wersetem przytoczonym ostatnio przeze mnie, gdzie Bóg powiedział do Abrahama: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w dziedzictwo. I tutaj pojawia się wielka kwestia dziedziczenia i szczególna droga, którą wybrani spadkobiercy mają przebyć, zanim dotrą do obiecanego dziedzictwa. Jeśli mamy być dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli z Nim cierpimy, abyśmy też razem z Nim uwielbieni byli. Nasza droga do Królestwa wiedzie przez cierpienia, uciski i utrapienia. Ale dzięki Bogu możemy przez wiarę powiedzieć: cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z chwałą, która ma się objawić w nas. Co więcej, wiemy, że nasze lekkie uciski, które są tylko chwilą, przynoszą nam o wiele większą i wieczną chwałę. Wreszcie, chlubimy się w uciskach, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. To wielki zaszczyt i prawdziwy przywilej móc pić z kielicha naszego błogosławionego Mistrza i być ochrzczonym Jego chrztem. Podróżować w błogosławionym towarzystwie z Nim drogą, która prowadzi bezpośrednio do chwalebnego dziedzictwa. Dziedzic i współdziedzice dochodzą do tego dziedzictwa drogą cierpienia. Należy jednak pamiętać, że cierpienia, w których uczestniczą współdziedzice, nie mają w sobie elementu karnego. Nie jest to cierpienie z ręki nieskończonej sprawiedliwości z powodu grzechu. Wszystko to zostało w pełni zaspokojone na krzyżu, kiedy boska ofiara pochyliła swoją świętą głowę pod ciosem. Chrystus też raz cierpiał za grzechy, a to raz miało miejsce na drzewie i nigdzie indziej. Nigdy wcześniej nie cierpiał za grzechy i nigdy więcej nie może cierpieć za grzechy. Raz tylko przy końcu świata, przy końcu wszelkiego ciała ukazał się, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. Chrystus raz był ofiarowany. Istnieją dwa sposoby postrzegania cierpiącego Chrystusa. Po pierwsze, jako zranionego przez Jahwe. Po drugie, jako odrzuconego przez ludzi. W pierwszym przypadku stał on sam. W drugim mamy zaszczyt być z nim związani. Mówię, że w pierwszym przypadku stał sam, bo któż mógłby stać z nim? On sam poniósł gniew Boży. Podróżował w samotności w dół do surowej doliny, która nie została ani obsiana, ani zagospodarowana. Ani obsiana, ani nawieziona, ani spulchniona. I tam rozstrzygnął na zawsze kwestię naszych grzechów. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego, choć to właśnie Jemu wiecznie zawdzięczamy wszystko. On stoczył walkę i odniósł zwycięstwo sam, ale podzielił się z nami łupami. Przebywał w samotności, w strasznym dole i glinie, ale gdy tylko postawił stopę na wiecznej skale zmartwychwstania, połączył nas z Nim, wydał okrzyk samotnie, śpiewa nową pieśń w towarzystwie.
jak czytamy w Psalmie 40, wersety 2 do 3. Teraz pytanie brzmi, czy mamy odmówić cierpienia z ręki człowieka razem z tym, który cierpiał z ręki Boga za nas? To, że w pewnym sensie jest to pytanie, jest to oczywiste z ciągłego używania przez Ducha Świętego słowa jeśli w związku z Nim. Jeśli tak, cierpimy z Nim. Jeśli cierpimy, królować będziemy. Nie ma takiej wątpliwości co do synostwa. Nie osiągamy wysokiej godności synów przez cierpienie, ale przez ożywiającą moc Ducha Świętego opartą na dokonanym dziele Chrystusa, zgodnie z odwieczną Bożą radą. Tego nigdy nie można dotknąć. Nie osiągniemy i nie osiągamy rodziny przez cierpienie. Apostoł nie mówi, abyście byli poczytani za godnych rodziny Bożej, dla której też cierpicie. Oni byli już w rodzinie, ale byli związani z królestwem, a ich droga do tego królestwa wiodła przez cierpienie i nie tylko to, ale miara cierpienia dla królestwa będzie zgodna z ich oddaniem i podobieństwem do króla. I upodobaniem się, upodobnieniem do króla. Im bardziej jesteśmy do niego podobni, tym więcej będziemy z nim cierpieć, a im głębsza będzie nasza społeczność z nim w cierpieniu, tym głębsza będzie nasza społeczność w chwale. Istnieje różnica między domem ojca a królestwem syna. W pierwszym przypadku domu ojca będzie to kwestia zdolności, w drugim kwestia przypisanej pozycji. Wszystkie moje dzieci mogą być przy moim stole, ale ich radość z mojego towarzystwa i rozmowy będzie całkowicie zależała od ich możliwości. Jedno z dzieci może siedzieć na moim kolanie, w pełni ciesząc się swoją relacją jako dziecko, ale całkowicie niezdolne do zrozumienia słowa, które mówię. Inne może wykazywać niezwykłą inteligencję w rozmowie, ale nie będzie ani trochę szczęśliwsze w swojej relacji niż niemowlę na moim kolanie. Kiedy staje się to kwestią służby dla mnie lub publicznego utożsamiania się ze mną, jest to oczywiście zupełnie inna sprawa. Jest to jedynie słaba ilustracja idei zdolności w domu ojca i przypisanej pozycji w królestwie syna. Należy jednak pamiętać, że nasze cierpienie z Chrystusem nie jest jarzmem niewoli, ale sprawą przywileju, nie żelazną regułą, ale łaskawym darem, nie przymusową niewolą, ale dobrowolnym oddaniem. Wam dano w imieniu Chrystusowym nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, mówi list do Filipian, 1 rozdział, 29 werset. Co więcej, nie ma wątpliwości, że prawdziwym sekretem cierpienia dla Chrystusa jest skupienie uczuć serca na Nim. Im bardziej kocham Jezusa, tym ściślej będę z Nim chodził, a im ściślej będę z Nim chodził, tym wierniej będę Go naśladował, a im wierniej będę Go naśladował, tym więcej będę z Nim cierpiał. W ten sposób wszystko wypływa z miłości do Chrystusa, a wtedy podstawową prawdą jest to, że miłujemy Go, ponieważ On pierwszy nas umiłował. W tym, jak i we wszystkim innym, strzeżmy się ducha prawnego, legalistycznego. Nie należy bowiem wyobrażać sobie, że człowiek z jarzmem legalności na szyi cierpi dla Chrystusa. Niestety, należy się obawiać, że taki nie zna Chrystusa, nie zna błogosławieństwa synostwa, nie został jeszcze utwierdzony w łasce. Raczej stara się dotrzeć do rodziny poprzez uczynki prawa, niż dotrzeć do królestwa drogą cierpienia. Z drugiej strony zobaczymy, że nie wzbraniamy się przed kubkiem i chrztem naszego Pana,
naszego mistrza. Nie udawajmy, że cieszymy się korzyściami, jakie zapewnia jego krzyż, podczas gdy odrzucamy odrzucenie, które ten krzyż pociąga za sobą. Możemy być pewni, że droga do Królestwa nie jest oświetlona słońcem łaski tego świata, ani usłana różami jego dobrobytu. Jeśli chrześcijanin posuwa się naprzód w świecie, ma wiele powodów, by podejrzewać, że nie idzie w towarzystwie Chrystusa. Jeśli mi kto służy, niech mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jaki był cel ziemskiej kariery Chrystusa? Czy była to wzniosła, wpływowa pozycja na tym świecie? W żadnym wypadku. Co zatem? Znalazł swoje miejsce na krzyżu pomiędzy dwoma potępionymi bandytami, złoczyńcami. Ale, powiedzą, Bóg w tym był. To prawda. Jest. Tak, to prawda. Ale był w tym również człowiek i ta ostatnia prawda, że był w tym również człowiek, co nieuchronnie musi zapewnić nam odrzucenie przez świat. Jeśli tylko będziemy trzymać się w towarzystwie Chrystusa, towarzystwo Chrystusa, które wpuszcza mnie do nieba, wyrzuca mnie z ziemi, a mówienie o tym pierwszym, czyli towarzystwie Chrystusa, podczas gdy jestem nieświadomy tego drugiego, czyli wpuszczenia mnie do nieba i wyrzucenia mnie z ziemi, dowodzi, że coś jest nie tak. Gdyby Chrystus był teraz na ziemi, jaka byłaby jego ścieżka? Dokąd by zmierzała? Gdzie by się kończyła? Czy chciałbyś iść razem z nim? Odpowiedz sobie na te pytania pod ostrzałem Słowa Bożego i pod okiem Wszechmogącego i niech Duch Święty uczyni cię wiernym nieobecnemu, odrzuconemu, ukrzyżowanemu mistrzowi. Człowiek, który chodzi w duchu, będzie napełniony Chrystusem, a będąc nim napełniony, nie będzie zajęty cierpieniem, ale tym, dla którego cierpi. Jeśli wzrok jest utkwiony w Chrystusie, cierpienia będą niczym w porównaniu z obecną radością i przyszłą chwałą. Temat dziedziczenia zaprowadził mnie znacznie dalej niż zamierzałem, ale nie żałuję tego, ponieważ jest on bardzo ważny. Przyjrzyj się teraz pokrótce głęboko znaczącej wizji Abrahama, przedstawionej w końcowych wersetach 15 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. A gdy słońce zachodziło, głęboki sen spadł na Abrama i oto spadła na niego groza wielkiej ciemności. I rzekł do Abrama, wiedz na pewno, że potomstwo twoje będzie cudzoziemcem w ziemi, która do nich nie należy, i będzie im służyć i będą ich trapić przez 400 lat, a także naród, któremu będą służyć, będę sądził, a potem wyjdą z wielkim bogactwem. I stało się, że gdy słońce zaszło i było ciemno, oto dymiący piec i płonąca lampa, która przechodziła między tymi kawałkami. Cała historia Izraela jest podsumowana w tych dwóch figurach: pieca i lampy. Pierwsza z nich przedstawia nam te okresy ich historii, w których byli poddawani cierpieniom i próbom, takie jak na przykład długi okres niewoli egipskiej, ich poddaństwo królom Kanaanu, niewola babilońska, ich obecny, rozproszony i zdegradowany stan,
We wszystkich tych okresach można ich uważać za przechodzących przez dymiący piec. Na przykład piąta księga Mojżeszowa 4:20, lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. Albo pierwsza księga królewska 8:51, gdyż twój to lud i twoje dziedzictwo, które wyprowadziłeś z Egiptu z samego środka tygla żelaznego. Oraz księga Izajasza 48 rozdział 10 werset 48 10. Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. Następnie w płonącej lampie mamy te punkty w burzliwej historii Izraela, w których Jahwe łaskawie ukazał się dla ich ulgi, takie jak ich wybawienie z Egiptu przez rękę Mojżesza, ich wybawienie spod władzy królów Kanaanu przez posługę różnych sędziów, ich powrót z Babilonu przez dekret Cyrusa i ich ostateczne wybawienie, kiedy Chrystus się ukaże w swojej chwale, kiedy Chrystus się ukaże w swojej chwale, w czasie, gdy przyjdzie na ziemię, aby ustanowić na ziemi nowe przymierze, 7 lat po pochwyceniu. Wtedy, gdy przyjdzie Pan Jezus na ziemię ustanowić nowe przymierze, to będzie właśnie jeden z takich przykładów. Dziedzictwo musi być osiągnięte przez piec, a im ciemniejszy dym pieca, tym jaśniejsza i bardziej radosna będzie lampa Bożego wybawienia, Bożego zbawienia. Zasada ta nie ogranicza się jedynie do ludu Bożego jako całości, ma ona równie pełne zastosowanie do jednostek. Ci, którzy kiedykolwiek osiągnęli wysoką pozycję jako słudzy, znosili piec, zanim cieszyli się lampą. Groza wielkiej ciemności przeszła przez ducha Abrahama. Jakub musiał znosić 21 lat ciężkich trudów w domu Labana. Józef znalazł swój piec utrapienia w lochach Egiptu. Mojżesz spędził 40 lat na pustyni. Tak musi być ze wszystkimi sługami Bożymi. Najpierw muszą zostać wypróbowani, aby uznani za wiernych mogli zostać wprowadzeni do służby. Boża zasada odnosząca się do tych, którzy mu służą, wyrażona jest w słowach świętego Pawła: nie nowicjusz, aby się nie unosił pychą i nie popadł w potępienie diabelskie. Jedną rzeczą jest być dzieckiem Bożym, a zupełnie inną być sługą Chrystusa. Mogę bardzo kochać moje dziecko, a jednak jeśli przydzielę je do pracy w moim ogrodzie, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Dlaczego? Czy dlatego, że nie jest drogim dzieckiem? Nie, ale dlatego, że nie jest praktykującym sługą. To robi wielką różnicę. Pokrewieństwo i urząd to dwie różne rzeczy. To różne rzeczy. Żadne z dzieci królowej nie jest obecnie w stanie być jej premierem. Nie chodzi o to, że wszystkie dzieci Boże nie mają czegoś do zrobienia, czegoś do wycierpienia, czegoś do nauczenia się. Niewątpliwie mają. Jednak zawsze jest prawdą, że służba publiczna i prywatna, dyscyplina są ściśle powiązane na drogach Bożych. Ten, kto występuje publicznie, będzie potrzebował karcenia ducha, dojrzałego osądu, przytłumionego i umartwionego umysłu, złamanej woli, łagodnego tonu, które są
pewnym i pięknym rezultatem tajemnej dyscypliny Bożej. I na ogół okaże się, że ci, którzy zajmują znaczące miejsce bez mniej lub bardziej podwyższonych kwalifikacji moralnych, prędzej czy później się załamią. Panie Jezu, trzymaj swoje słabe sługi bardzo blisko swojej najświętszej osoby i w zagłębieniu swojej ręki.